pan burmistrz o przekazanie życzenia od siebie, całej tam starostwa, od burmistrzostwa, tak, od całej gminy i miasta gminy, dla wszystkich kresowiaków życzenia, ale również przesłał płytę z kolędami, które później tutaj poprosimy Romka, żeby nam puścił. Jest 9 kolęd ładnie nagranych, muszę wam powiedzieć. O wiele lepiej wykonanych niż niektórzy profesjonaliści. Naprawdę piękne są te kolędy. A teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy zaśpiewali. Szanowni Państwo, to już po raz piąty koło Kresowian Bytowie zebrało się na Wigilii, na właściwie to takie spotkanie opłatkowe przed Wigilią, taką normalną, którą spędzamy w domu z rodzinami. A my tu spotykamy się po to, żeby sobie złożyć życzenia z okazji nadchodzących i świąt, i Nowego Roku. Oczywiście spożywamy tu potrawy przyrządzone przez nasze wspaniałe gospodynie, panie. Są wspaniałe te potrawy, smaczne bardzo. Śpiewamy kolędy. Korzystając z tej okazji, że jest u nas pan z telewizji bytowskiej, pragnę dla wszystkich bytowiaków złożyć życzenia wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Zdrowia, pomyślności, spokoju, miłości. Proszę Państwa, i w rodzinach, i w życiu codziennym, z sąsiadami, i ze wszystkimi mieszkańcami Bytowa. W Nowym Roku również wszystkiego najlepszego. Oby nam się jak najlepiej wiodło wszystkim tutaj w całym Bytowie. Pozdrawiam, do miłego zobaczenia. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego roku 2013 chciałabym złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom Bytowa,
a w szczególności Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie. Panu dyrektorowi Jarosławowi Jakuszowi i mojej wychowawczyni pani Małgorzacie Trojańskiej. Też chcę złożyć życzenia mojej przyjaciółce Paulinie Jaworskiej.